Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie temat związany z kamerą Full HD Samsunga, kupionej na Allegro za 25 zł. Kamera jako uszkodzona, wystawiona. Motyw jest taki, że kamera niby się włącza, ale niestety coś tam nic nie widać na ekranie LCD. Także sprawdzimy sobie ją też pod HDMI graberem. Czy ona w ogóle wyświetla jakiś obraz? Jeżeli tak, no to wtedy super. Dlaczego ją w ogóle kupiłem? Od tego zacznijmy. Jak niektórzy wiedzą, mam połączony obiektyw do mikroskopu z aparatem Sony WX220, który sprawdza się idealnie. I zawsze chciałem sprawdzić taką kamerę, właśnie taką o stricte do nagrywania camcorder, czy jak to się to tam nazywa, żeby zobaczyć, jak sobie by poradziła taka kamerka w roli mikroskopu. Powiem wam tak, coś wam jeszcze pokażę na szybko, tylko zrobię pauzę, bo kiedyś kupiłem też jeszcze kamerę taką JVC uszkodzoną, którą naprawiłem i nie chciałem jej rozwalać. Natomiast tą za 25 zł też się będę zastanawiał, czy ją będę rozwalał pod obiektyw. Zobaczymy, jak ona w ogóle będzie reagowała. Ale poczekajcie, idę po drugą kamerę, coś wam pokażę i opowiem. Patrzcie się na to. Kiedyś na Oliksie, nie wiem, z 2 lata temu kupiłem zestaw uszkodzonych rzeczy za 20 zł, wyobraźcie sobie, tą kamerę JVC, aparat jakiś, nie pamiętam marki, kurde, Fuji, aparat Fuji chyba F1000 coś tam, którego oczywiście też zrobiłem i działa, leży w szafce sobie. No i mniej więcej, jeszcze coś tam chyba, jeszcze trzeci aparat, którego już nie zrobiłem, bo był totalnie rozwalony. No i tą kamerę JVC-ka zrobiłem. Troszeczkę sobie tutaj przerobiłem pod wyjście USB, że mogę ładować tą baterię, bo niestety tutaj, jeżeli chodzi o kabel do ładowania, to jest porażka, żeby coś takiego kupić. Kamera działa bez problemu. Tylko teraz jej nie włączę chyba, bo jest bateria rozładowana, bo cały czas leży w szafce, ale jak podepnę pod USB-ka, to powinna się włączyć. Na czym polegała naprawa w ogóle tego JVC-ka? Na wymianie taśmy flex. Oczywiście wymiana tej taśmy nie jest łatwa, bo tutaj ten ekran się obraca i powiem wam, że trzeba się naprawdę kosmicznie namęczyć, żeby ją tam poprzewlekać. No naprawdę jest ciężka sprawa, jeżeli chodzi o JVC, ale udało się, kamera działa. Nie chcę je rozwalać stricte tutaj, żeby podłączać obiektyw, ale jest naprawdę fajna, ma fajny zoom cyfrowy, działa. Także ja ją sobie na razie odkładam na bok do szafeczki, niech sobie leży, może się kiedyś do czegoś tam przyda. Jakbym kupił oczywiście kabel od zasilania, to wtedy bym to wywalił z powrotem i zrobił normalnie tą kamerkę. No jak widzicie, JVC jest, jeżeli chodzi o optykę, to jest o wiele, wiele większe oko niż tego Samsunga. No i tutaj mamy 20 razy zoom optyczny, 20 razy optyczny, a jeszcze cyfrowego jest chyba z 50 razy. No i dobra, skupmy się teraz na tej kamerce Samsunga. Co z nią jest nie tak? No więc dobra. Najpierw, albo zostawimy sobie to na koniec. Przełączę się teraz na Firefoxa i wam pokażę w ogóle, jak ta kamera, jakie ma dane techniczne. Firefox. Ok. Pierwsze, co znalazłem, to na stronie Samsunga. HMX T10BP, kamera cyfrowa. Wyobraźcie sobie, że ta kamera jest z 2010 roku, także sporo czasu już upłynęło za Wisłą, że tak powiem. No i tutaj mamy informacje dodatkowe, informacje o gwarancji. Nie ma żadnego tutaj opisu. Dobra, to lećmy sobie gdzie indziej. Tutaj jest jakiś jeszcze opis kamerki na jakiejś stronie optyczne.pl. No i podczas trwających w Berlinie targów IFA Samsung Electronics zaplanował kamerę Full HD HMX T10. No, podlinkuję też to do filmiku, tak żeby będziecie mogli sobie poczytać, jeżeli ktoś będzie ciekawski. Zapewne na tamte czasy
czymś wyjątkowym się Samsung chciał pokazać, poszczycić. Nagrywanie wysokiej jakości, no tak, Full HD, tak. No i tutaj mamy specyfikację, to sobie tak tylko rzucimy. BSI CMOS, no to jest fajnie, bo jest chyba dosyć jasny obiektyw. Znaczy nie obiektyw, tylko matryca. Obiektyw 10 razy, wyświetlacz, wysłona. No powiem wam, że BSI CMOSy są takimi matrycami, że więcej jakby światła potrafią sobie przyswoić. Dobra, zobaczmy sobie teraz na Allegro z 2019 jakoś aukcja za 69 zł. Nikt nie chciał kupić. Także myślę, że za 25 zł jak na eksperymenty będzie w sam raz. Także przełączmy się teraz z powrotem na kamerkę i podziałajmy trochę. Zobaczmy, co w ogóle się z nią dzieje. Jeszcze wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Będę musiał sobie chyba tutaj coś poprawić. Autofocus continuous. OK. Widzę coś takiego. Obiektyw tutaj pisze Schneider. Coś tam. Krausnach, coś takiego. Vario Plan HD. I od spodu jest naklejka z wersją modelu tego. Jak się wyciąga tutaj w tym baterię? Taka klapeczka, slot na kartę pamięci, jedną tylko, w JVC mamy dwa. No i sama bateria Samsunga BP125A. Co jeżeli chodzi o baterię, z tyłu ma przycisk nagrywania, jakieś tryby. Tutaj mamy chyba od zooma, przycisk do robienia zdjęcia. No i jeżeli chodzi o wyjścia, no to fajnie ma, bo ma wyjście USB, te duże, mikro albo mini HDMI, nie pamiętam już. No i te trzecie już nie powiem wam do czego jest, bo nie wiem tak szczerze mówiąc. Pewnie do przesyłania jakichś plików. No i ostatnie jest wejście od ładowania kamerki, pod które myślę, że bez problemu podpiąłbym się moimi specjalnymi sondami i miernikiem. Dobra. Otwórzmy sobie ją. Słychać, że się włącza. Słychać, że się włączyła w zasadzie. Ale nic nie widać na wyświetlaczu. Także tak to wygląda, taka usterka. No podejrzewam, że jest uszkodzona taśma Flex na 100%. Wręcz jestem pewny. No co może być uszkodzone w takiej kamerce? Słychać, jak reaguje na przyciski? A teraz przełącza mi tryb fotografowania, tryb wyświetlania filmów. No i dobra, obróćmy ją. Coś działa? Wyświetlacz? Nie działa. Jak się go coś ten. Dobra, słuchajcie, wyświetlacz nie działa. Kamera włącza się, słychać, że reaguje. Także robimy sobie teraz eksperyment. Podłączę pod HDMI grabera. Tu mam taką przejścióweczkę, dzięki której się podepnę do tej kamerki. I zobaczymy, czy ona wyświetla na zewnętrznym ekranie jakieś informacje. Podłączyłem. Uwaga, podłączam teraz HDMI-ka. HDMI podpięty. No i przełączam się pod HDMI grabera. Zobaczymy, co będzie się działo razem z wami. O, popatrzcie się, mamy jakiś ekran. Ja sobie otworzę. Kurczę, może jeszcze bym zrobił w inny sposób. Rzucę wam malutki podglądzik, tylko będę musiał z Droid Camera sobie to skopiować. Kopiuj. HDMI grabber. Wklej.
Wklej duplikat? Wklej odniesienie? No dobra, wkleję duplikat. Albo odniesienie. Dobrze to zrobiłem? Nie. Dajcie mi chwilę jeszcze, droidka. Jeszcze raz kopiuj. Wklej duplikat. No nie, to nie jest 100 przecież. 100? Czekajcie, muszę pousuwać tutaj full rzeczy. Usuń. 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 Urządzenie do przechwytywania. Po co ja mam ten droidkam? Aha, bo ja to. Dobra, teraz będzie ok. Kopiuj. OK. No i teraz tutaj wklej odniesienie. Dobra. Będzie taki malutki podgląd. No i zobaczmy teraz, co będę robił. Biorę kamerkę. Jak widzicie, coś mamy na tym. Otwieram. Wyświetlać sieci na biało. Słuchajcie, się przełączę jeszcze na droida. Widzicie? Biały wyświetlacz. Czyli jest uszkodzony wyświetlacz. Zobaczmy sobie teraz tutaj. Klikam. Ha, dotykowy jest, dobra. Słuchajcie, dotykowy wyświetlacz działa. I teraz tylko jak tu się cofnąć, żeby coś to pokazywało? Mode. To nie. Wow! Chyba działa coś tam. Insert card. Dobra, powiemy się tym. Low battery. Ale dupa, lipa. Low battery się wyczerpało. To tyle. Z tego testu będzie. No słuchajcie, ok, pod HDMI graberem działa, ekran dotykowy działa, niestety świeci na biało, bateria się rozładowała, z ciekawości ją sprawdzę, ile ona ma teraz tutaj miernikiem. No i powiedzcie mi, co robić, czy przerabiać ją na... na mikroskop? Czy spróbować naprawić tą taśmę, ekran? Minus jest, minus, minus jest po lewej. 3,75 V. Jakby ktoś był ciekawy. Bateria ma 3,76, a powinna chyba mieć, jak się naładuje, 4,2 czy coś takiego. Także bateria padła. Oczywiście taką baterię mogę sobie podładować tą płytką, ale gdzieś czytałem, że przecież tą kamerę można ładować USB-kiem, także to by było fajne. I ja właśnie zaraz sobie sprawdzę, czy ją można ładować USB-kiem. Tylko muszę znaleźć kabel ten duży do USB mini A. Robię pauzę na chwilkę i zaraz to przy okazji sprawdzimy. Dobra, słuchajcie, zrobiłem taki motyw. Podłączyłem pod powerbanka kabel USB, ten duży. Także jeżeli ona jest ładowana z USB, to powinna działać na powerbanku zasilanie. I dlatego się zaraz przekonamy. Działa. Działa się, świeci. Super sprawa, no kurde, chociaż Samsung pomyślał o tym, że... że można ją ładować przez USB-ka. To mi się podoba. No teraz powerbankiem to ona może długo, długo działać. Zobaczmy sobie. Załączyła się. Znowu ją podepnę. Mam nadzieję, że mi się zmieści kabel od HDMI-ka. Jezu, wszedł, ale fajnie. Dobra.
To pobawmy się troszeczkę jeszcze pod HDMI graberem tą kamerką. USB connecting. No, myślałem, że sobie ponagrywam, a tutaj lipa. Dobra, czyli teraz mi tą kamerę będzie ładowało. Chyba, że można wybrać jakiś inny tryb. Change USB connect. No nie można, nie można. Jeżeli się podepnie pod USB-ka, to to ładuje się. To teraz wiecie co? Przepraszam, ale coś jestem chory. Zobaczmy sobie magicznym urządzeniem, tylko gdzie ja to położyłem. Mam taki syf na biurku. Boże, ja to muszę posprzątać wszystko. Jak będę miał wolne i będę się dobrze czuł. O, jejku, jejku. Chwila, moment. No i nawet nie wiem, gdzie to rzuciłem. Tak szczerze mówiąc. Chodzi mi o ten bajer, który pokazuje, ile leci amperów na kamerkę. No nie wiem, gdzie teraz to rzuciłem, także nie chce mi się tego szukać. I to chyba będzie pierwsza część filmiku na temat tej kamerki Samsunga. Jeżeli chodzi o sprawność techniczną samego obiektywu, to jest sprawna, natomiast uszkodzona jest albo taśma, albo wyświetlacz gdzieś walnięty i świeci na biało. Chociaż dotyk działa, to jest super sprawa. I to by było na tyle. Jeszcze się potem zorientuję, po ile chodzą takie taśmy do takiej kamery, czy się w ogóle opłaca naprawiać taką kamerę, bo jeżeli taśma będzie kosztowała powyżej 50 zł, to nie ma sensu. Wtedy ją przerobię. Także spróbuję podłączyć pod obiektyw. No i to by było na tyle. Już nie przedłużam. 17 minut nagrywania. Trzymajcie się, pozdrawiam.